Studio Melyna, Real Life. Dzisiaj będzie o stanie pogody i piosenkarkach. Posiadam w swoich zbiorach piosenkę Anny Jurksztowicz pod tytułem Stan pogody. Słuchając jej, doszedłem do wniosku, iż panowie szklarze, czyli inaczej lustratorzy z IPN-u, tudzież podobnych instytucji, powinni przyjrzeć się wnikliwie temu utworowi. Piosenka brzmi mianowicie, cytuję: Niech sputnik hen wykona parę zdjęć. Jakoś tak. Uważam, że jest to niedopuszczalne, aby w dobie powszedniego zwalczania prokomunistycznych treści tego rodzaju piosenka znajdowała się w publicznym rozpowszechnianiu. I żeby taki ruski sputnik był wręcz zachęcany do robienia zdjęć bez wątpienia szpiegowskich i być może o zgrozo na szkodę naszego pięknego kraju zapewne. Nie wiemy, czy pani Anna Jurksztowicz miała coś wspólnego z wywiadem rosyjskim, KGB oraz innymi instytucjami, co były dawniej przyjacielskie, a teraz nimi już nie są. Ale mimo wszystko z tym sputnikiem to już jest przesada. Co innego, gdyby treść brzmiała na przykład tak. Niech F-16 w nalocie zajrzy mani w galocie. Niech mały Apollo rzuci okiem, czy dymać wolno. Niech Pershing zza chmur staranuje sklepu mur. Niech przylecie F-15, zrzuci mi flaszkę właśnie. Wląduj Atlantis na trawce, pozbieramy dmuchawce. Czy też dowolnie podobnie, jednak prosiłbym tylko z użyciem elementów krajowi naszemu aktualnie przyjaznych. Sputnikom mówimy albowiem zdecydowane nie. Niech sobie latają gdzie indziej, ustępując miejsca na niebie doskonałym satelitom szpiegowskim naszych teraz już odwiecznych przyjaciół zza oceanu. Dzięki nim będziemy nawet mogli wiedzieć, czy warto iść do Stacha w odwiedziny, bo satelita zobaczy, czy woda na stole stoi, czy tylko browarek, a stan pogody sam się ustali w trakcie wysuszania kolejnych butelek pitych na krzywy ryj.